Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Instytut Żywności i Żywienia opracował niedawno aplikację mobilną pod nazwą Zdrowa Mama, która ma pomóc kobietom w ciąży zadbać o zdrowie nie tylko swoje, ale też dziecka, które nosi w swoim brzuchu. Chciałbym zapytać, jak żywienie kobiety w ciąży wpływa na zdrowie kobiety ciężarnej, jak też na zdrowie dziecka? Bardzo. I zawsze to wiedzieliśmy. Natomiast dotychczas może większą uwagę przywiązywaliśmy do niedoborów pokarmowych. Natomiast obecnie problemem staje się nadmierne spożycie niektórych składników odżywczych i kalorii. Dlatego dobre poznanie takich potrzeb żywieniowych kobiety ciężarnej jest kluczowe do tego, co jej radzić, tak? Co ma jeść na co dzień w swoim domu, w swojej kuchni, co przygotowywać. Długoterminowe badania na temat stanu zdrowia osób dorosłych i ich związków ze stanem urodzeniowym noworodka stały się podstawą takiej hipotezy, że w okresie płodowym, w życiu płodowym kształtują się pewne elementy morfologiczne metabolizmu u dziecka, które rzutują na jego zachorowalność w życiu dorosłym, na takie choroby dzisiaj współczesne, popularne jak otyłość, cukrzyca typu drugiego czy choroby sercowo-naczyniowe. Także dzisiaj ogromnie dużo przywiązuje się do sposobu żywienia kobiet ciężarnych i upatruje się w tym, i też WHO tak zaleca, takiej profilaktyki chorób populacji osób dorosłych poprzez właściwe żywienie kobiety ciężarnej. Czyli sposób żywienia mamy wpływa nie tylko na stan zdrowia noworodka, ale też na zdrowie tego człowieka w życiu dorosłym. Tak, zdecydowanie. Tutaj najwięcej danych jest, które dotyczą właściwie przyrostu masy ciała kobiety ciężarnej, dlatego że istnieje ścisła zależność pomiędzy nadmiernym tyciem kobiet w okresie ciąży, a masą ciała dziecka. Kobiety przybywające na wadze zbyt dużo rodzą 3-4-krotnie częściej dzieci powyżej 4000 gramów, tak zwanej makrosomii, a to jest pierwszy krok do otyłości dziecka już we wczesnym dzieciństwie i późniejszej zachorowalności na te choroby, tak zwane dzisiaj cywilizacyjne. To proszę w takim razie powiedzieć, o ile może kobieta przybrać na wadze w czasie ciąży? To, ile zaleca się kobiecie przytyć w okresie ciąży, zależy od jej masy sprzed ciąży. Kobiety szczupłe mogą przytyć nawet 16-18 kg, natomiast w przypadku kobiet otyłych jest to rzędu tylko 5-9 kg, z uwagi na to, że są już w jej organizmie duże zapasy tkanki tłuszczowej. Także kobiety ciężarne, otyłe, powinny być objęte szczególnie tymi poradami dietetycznymi, dlatego że programy interwencyjne prowadzone wśród takich kobiet pokazują, że poradnictwo dietetyczne w tym okresie zwiększa szanse na prawidłowy przyrost masy ciała i takie kobiety zdecydowanie lepiej się odżywiają. To proszę w takim razie powiedzieć, jakie są podstawowe zalecenia dla kobiet w ciąży, jeśli chodzi o sposób żywienia? Kobieta w ciąży powinna zwracać uwagę i na dobre składniki, i na te niekorzystne. Te pierwsze to są głównie tak zwane tłuszcze nienasycone, obecne w olejach, orzechach, rybach, witaminy, składniki mineralne, białko. Te drugie z kolei, czyli te niekorzystne, niezalecane, to jest nadmierne spożycie cukru, z którym dzisiaj borykamy się, soli i te kwasy tłuszczowe nasycone i izomery kwasów trans. Składniki te, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, są dzisiaj w różnych produktach, nawet w tych, w których się nie spodziewamy ich obecności, dlatego że dzisiaj nie ma odgórnie regulowanych receptur na skład produktu i decyduje o tym producent. Także my dzisiaj zalecamy czytanie tych etykiet, na nich jest coraz więcej różnego rodzaju informacji żywieniowych i trzeba się kierować tym przy sklepowej półce, żeby dokonać jak najbardziej takiego wartościowego produktu. No właśnie, żeby chcąc zapewnić sobie podaż tych wszystkich ważnych składników, nie przesadzić z wartością energetyczną diety na przykład. Prawda? Dokładnie, dlatego w miejsce żywności typu fast food, słodyczy, słodkich napojów, trzeba po prostu wprowadzić produkty pełnowartościowe, czyli dobrej jakości pieczywo, kasze, wyroby mleczne, ale też czytajmy skład produktów, bo wiele jogurtów dzisiaj jest bardzo mocno słodzonych, ryby, jaja.
a w maksymalnym stopniu unikać tego, co właściwie wiemy, co jest niekorzystne. No a co z zachciankami ciążowymi? Wszyscy wiemy, że kobiety w ciąży mają takie napady, że tak powiem, apetytu na poszczególne produkty, często słodkie. Zachcianki tak, wpisują się w okres ciąży, prawie każda kobieta to zgłasza, natomiast no, to zależy od przypadku, tak? Właśnie tak jak wspomniałam, od tego, ile kobieta tyje, jak to wygląda, ile ważyła przed zajściem w ciążę, jakie ma wyniki badań, tak? co określa też lekarz prowadzący. I w związku z tym zachcianki jak najbardziej, bo to nie może być okres, gdzie sobie zupełnie wszystko tak zasznurujemy i taką książkową dietę ustalimy. Natomiast no, racjonalne podejście jak najbardziej. Suplementy diety, preparaty multiwitaminowe są dziś bardzo popularne. Każdy może je kupić praktycznie wszędzie. Czy zalecamy raczej zbilansowane, prawidłowe żywienie jako źródło tych wszystkich składników potrzebnych do rozwoju dziecka, czy my właśnie posiłkujemy się tymi suplementami? No są takie składniki odżywcze, właściwie tak duży wzrost zapotrzebowania, że nie da się tego pokryć jedynie poprzez dietę. I w związku z tym suplementy są niezbędne. One zapobiegają takim deficytom tych składników w organizmie. Generalnie dzisiaj uważa się za takie zalecane branie kwasu foliowego, witaminy D i to zarówno zimą, jak i latem, jodu i tych kwasów omega-3 u kobiet, które spożywają mało ryb, ale powiedzmy sobie szczerze, dotyczy to prawie każdej przeciętnej Polki. Także przemysł farmaceutyczny produkuje generalnie takie wieloskładnikowe, złożone preparaty. Można je brać, są zalecane, natomiast nie należy sięgać jednocześnie po kilka preparatów dla kobiet ciężarnych, bo są niestety takie doniesienia w literaturze, z uwagi na to, że zwiększa to ryzykownie stężenie tych składników w organizmie i najlepiej tak naprawdę poradzić się lekarza, który jakby zaleci w oparciu też o wyniki indywidualne kobiety taką najlepiej jakby dopasowaną suplementację. Czy są jakieś produkty spożywcze lub też składniki żywności, które są szczególnie niebezpieczne w czasie ciąży, których należy unikać, wystrzegać się? Tak, no w okresie ciąży należy unikać takich produktów, które niosą ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych. No do nich możemy zaliczyć surowe mięso lub niedopieczone mięso, niepasteryzowane mleko, kiełki roślin, czy surowe albo niedogotowane jaja. Warto też pamiętać, że źródłem zanieczyszczenia takich chemicznych związków mogą być ryby, szczególnie te ryby tak zwane drapieżne, duże, takie jak miecznik, rekin, żarłacz błękitny. No na szczęście nie są to ryby popularne w Polsce, ale takie ryby kumulują najwięcej rtęci i takich niebezpiecznych związków chemicznych. Tuńczyk też należy do takich ryb? Należy do takich ryb i dlatego ostatnie zalecenia EFSA są takie, żeby w diecie kobiety ciężarnej była nie więcej niż jedna porcja tuńczyka w tygodniu. Powiedzmy może też na temat źródła zakupu żywności, żeby no nie sięgać po taką żywność kupowaną gdzieś na ulicy, tak, z nieznanego pochodzenia, bez etykiet, bez nazwy producenta, dlatego że nie mamy pewności, czy przestrzegane były te reżimy sanitarne przy produkcji. Wydawać by się mogło, że każdy wie, że papierosy i alkohol są w czasie ciąży niewskazane i są bardzo szkodliwe. Natomiast co do tego alkoholu, to pojawiają się głosy, że jakieś tam nieduże ilości wcale nie są takie straszne. Zdecydowanie w ostatnim okresie nasilona jest taka kampania w mediach i pojawia się dużo kontrowersyjnych informacji o nieszkodliwości picia alkoholu w okresie ciąży. One są opatrzone takimi chwytliwymi, krzykliwymi tytułami, co tym bardziej tak sieje taki niepokój w tym zakresie. Alkohol przenika przez łożysko do płodu i wywiera na niego toksyczny, teratogenny wpływ na każdym etapie ciąży. I na obecnym etapie wiedzy nie da się ustalić takiej dawki, jakiejś granicznej alkoholu, poniżej której można powiedzieć, że ona jest nieszkodliwa, a powyżej której no zawsze ma te niekorzystne efekty. Po prostu w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, od 30 lat rekomendujemy całkowitą abstynencję od alkoholu w okresie ciąży. Że pani takiego sformułowania teratogenny, co to znaczy? To znaczy może wpływać na ryzyko wad wrodzonych, płodu, wad serca, wodogłowie i zwiększone ryzyko nowotworów w przyszłości.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.